świniaczek, piaskowiec. O, miałby spacerek, a jest... No jest parę. Ja my jak zwykle bez koszyka. Bo ci ludzie co oglądają, to pytają się, a gdzie koszyki, a gdzie ten? No nie chodzimy na grzyby, tylko na spacer. No tak. Ale fajne do tych siniaczków, do piaskowców miejscóweczki. A ja pójdę od lewej strony, zobaczymy. No i gitara. Jest? No. Zobacz. Dwa. Nie idź, stój na miejscu, bo tutaj możesz zaraz nadepnąć jeszcze jedno. Czyli parę jest kureczek. Odsunę się kotkowi. O, mamy parę kureczek. Bardzo się cieszę. Odrywają się kureczki. Pik. Wcale nie są malutkie jakieś, zobacz. No są. Fajne, jeszcze tam pod tym bliskiem. Widzę, pik. I mamy co jeść. Także w Campinosie same kureczki. Znalazłem jakieś kureczki. Ale małych nie zbieram już, takich małych, bo to bez sensu jest to. I tak co 5 metrów. Maślaczki. Jakie fajne, kurczę. Ha, piękne maślaczki. Piękne maślaczki. Śliskie, co? Ślimak? Ślimak, no. A to ze ślimakiem zjemy, a co? Mięska będzie trochę. Mięsko to śliskie, no. Czekaj, tutaj. Takie widoczki są fajne, zielono wszędzie od tego mchu. Fajnie to wygląda. Cały dzisiejszy zbiorek. No nie cały, bo jeszcze na Palmiry jedziemy, tak? No właśnie. Bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Prawdziwków to kurek, to powiem ci, że niezły kociołek by był taki marnowanych. Mnie zastanawia, co to za grzybek, a zobacz, a wcześniej nie widziałem tego grzybka tutaj. A, to muchomorek. Może siniaczek jakiś jeszcze będzie, albo coś. 7, 8. Pełno jest ich. Pełno kureczek. No, śliczne kureczki. Mamy kureczki. Kureczki, kureczki. No, naprawdę widać tego sporo. I tutaj jest jedno. Dobra, też ci z jedną pomogę zerwać. Ładne.
No i kureczki. Kureczkowy, co? Uwaga, no, ta dziewczynka niedobra. Kierunek Palmiry. Ciekawe, co będzie słychać, jak tak głośno wszystko brzęczy. Ale to z rok temu było jeszcze, wiesz, tak, przepisowo wyszedł, tak. Tamten wreszcie zjechał. Tak, bo jechał i jechał, co? No. Nie, bo tutaj, wiesz, nie ma jak wyprzedzić, tak, a może dla niego te 40-50 km było trochę za wolno, ale... Tutaj dobre kanapki są. Serio? Tak. Tutaj naprawdę się opłaca. Kanapki, hamburgery fajne ma. To jest moja ulubiona trasa, jak wracałem z Palmir, wiesz, dookoła Palmir, jak jeździłem tutaj właśnie. I tą do domu lubiłem zawsze wracać. Albo na rolniczą. No tak. Nie zjeżdżaj, bo jak chcę wyprzedzić, to niech wyprzedza, po co ty po dołach masz jeździć też. No kurwa, no to wyprzedzaj, no co? To ja mam wjechać, tak. Kurwa? Palmiry. No jak ja ładnie wjeżdżam w te serpentynki. Bardzo ładnie. Kampinoński Park Narodowy, wita! Tyle grzybków z pierwszej tury jest. Same kureczki. O, już grzybek odpadł mu sam, zobacz. Kapelusz, a to zostawimy. Porobimy patroli. Pierwszy siniaczek był na Palmirach. Piaskowiec. I szukamy dalej. Tak to jest, na grzybkach, na Palmirach. Nie wiem gdzie, ale już się w palec skaleczyłem. Gdzie? A tutaj. Nie masz bandaża jakiegoś i w tych i... Nie.
i gwonici. No szkoda. No co, idziemy do samochodu chyba, nie? Powoli. Lecimy dalej zobaczyć, bo palmiry nam grzybków nie chcą dać. Tyle, że las o wiele ładniejszy. Skoro nazbieraliśmy pajęczyn stamtąd, nie? I teraz nazbieraliśmy pajęczyn stąd, nie? To jak one się nie zmiesza, jak one się zmieszają razem, to powstanie super pajęczyna? Nie. Nie. Nie powstanie super pajęczyna? Szkoda. Szkoda. No ale ładniej tu jest troszeczkę niż tam. Tylko tam więcej grzybków. Wiesz, ja tu tak za bardzo nie patrzę się, gdzie te jagody rosną, więc pilnie i powiesz mi, gdzie mam się zatrzymać, dobra? Dobrze. Bo będę miała więcej praktyki, to będę się rozglądać, a tak? Dobrze, Godneczku, to ja patrzę, gdzie tutaj coś będzie mniej i się zaraz zatrzymujemy. Jak coś znajdę, to powiem z takim wyprzedzeniem i już. Dobrze. Na razie to pełno tych jagód wszędzie rośnie. Ale nie tylko jagód. Pchełeczka dowiozła nas do kolejnego miejsca. Ja dowiozłam. No pchełeczką kotek dowiózł, tak, do kolejnego miejsca. Może tutaj jakieś grzybki będą, bo dalej to wcześniej było kiepsko troszeczkę na początku tych palmir. Tylko jeden siniaczek, tak? I dwie kurki. No, jeden siniaczek, dwie kurki. Że zabawy ciąg dalszy. Że ziarko do ziarka, uzbiera się miarka. Zawsze coś będzie. No teraz troszeczkę mamy. Proszę, kotku. Tego grzybka. Pik. A drugi gdzie? No już szukam. Już wyłączam kamerkę, już szukam. Komarek udziabał. No ale w tym roku naprawdę mało jest tych komarów, co? Idę od tamtej strony, zaraz zobaczę właśnie też ich. Tak? A co masz? A czekaj chwileczkę. Weź od prawej, przez ten słupek czy coś tam. No już idę. No co? Mówiłem, że obiecujące miejsce. Ależ fajny. Zobacz, od środka jaki jest. Pokaż od środeczka. No. Mamy. Dobra, także do lasu będzie można na grzybki jeszcze raz się przejść. Ale tutaj naprawdę fajnie jest. Ładne te tereny są. Palmirowe tereny na palmirach są naprawdę bardzo fajne. I znowu kureczki. Znowu. Pik. Pik. No. Kureczki. I zaraz będzie padał deszczyk. Bo naprawdę się tak parno zrobiło po prostu, że... Tak. Jeszcze raz? No to wygląda. Tak. To fajne. No, tutaj w ogóle. Parę jest tych kurek i tutaj. Że dzisiaj kurek mamy zatrzęsienie. Zatrzęsienie kurek. Pik, takie ładne. Pik. Jeszcze tutaj i tam. Tak. Tutaj taka przegnita jest, to chyba jej nie będziemy brać, co? Ale przy przegnitej mogą być... Dobra. No. I tutaj jest fajne? Tak. Druga. Nie, ta przegnita, nie. A ta Pik. Jest dobra. Tylko zabiorę ten patyk. Już naprawdę ładne kureczki.
Jeszcze jedna. Tutaj jest. I tutaj jeszcze jedna jest. I tam ta duża. Tak. Pik. Kureczka. No. Tych kurek to nazbieramy tyle, że na całą zimę nam starczy. Na razie to wie. Idzie jakiś deszczyk. I się chmurzy. Nie no, prawie co do samochodzików skoczymy i... A nie. Słuchaczka dzwoniła. Nie ma mnie. No tak. Dzisiaj jesteśmy na grzybkach, tak? Dzisiaj jesteśmy na grzybkach. I sobie grzybkujemy. Nawet dla tego lasku to tutaj warto było przyjechać. No. Bo naprawdę bardzo fajne. Godzina? Będzie 14 jakaś, zaraz zobaczę. W tej stronie to będzie jeszcze trochę lepiej, bo tam te górki są, wiesz. A na tych góreczkach znaleźliśmy jakieś te grzybki, tak? Wiesz co, nie wiem, chyba raczej nie. Bo to tyle tych szlabanów, ale to wiesz to, jeździć cały czas do tego samego, to też tak, wiesz, nie? A tak to wiesz to. Nowe miejsce. No i ładnie jest. Ładny ten lasek jest. Górka? Gdzie? Tam, a to tak, to nasyp jest. Dobra, to idziemy na ten nasypik zobaczyć. No tak. A gdzie? To ja nie widzę teraz z tej perspektywy. O, kotku, zbieramy. Strony takie są już przewodnione. Zobacz. Jeszcze zobacz. No. No ten tak, a tutaj mam dwa i tam jeszcze jeden. Ten jest za suchy już z kolei. Nie, dobry będzie. A ten mam dobry, zobacz. Tak. Nie? Mogą być? Oczywiście, koteczku. Oj. Mamy maślaczki ze trzy jeszcze jakieś. Proszę. Ładne, pik. No i kolejna torba. Zaczęło się zbierać. No zaczęło się zbierać. I na deszcz się zaczęło zbierać i grzybki na palmirach się znowu pokazały. Jeszcze jeden? Tak, tutaj jak są maślaki, to trzeba obejść, wiesz? Jeszcze jeden. O, proszę bardzo, i to jakie ładne. My kiedyś takich ponad 30 kilo nazbieraliśmy. Dobra. Wyłączam kamerkę i taki. Ale parno niesamowicie. Jeszcze gorszy. Na samym co? Co? Na samym wzniesieniu tym pod... Na samej skarpie. No ale teren ładny. Tak, byliśmy tutaj kiedyś już. Byliśmy tutaj.
cisza i spokój. Jak zwykle będzie bez muzyczki. Oj, fajny lasek. Jakie giganty się zbiera. Normalnie. Giganty. Pokażę, co znalazł. Co kotek znalazł. Proszę bardzo. Ja pierdzielę, kotek. Jeszcze zdjęcie zaraz zrobić trzeba tego, bo... To jest zwieńczenie naszego dnia dzisiaj. Tadam! Chyba, że nie. Chyba, że nie. No ale, że go zauważyłaś, powiem ci. No, to taki malutki, to ci powiem, że... Nawet jakbym nie chciała go zauważyć. No, piękny jest, czekaj, bo... Piękny. Okaz dnia. Piana. Śliczny. No, taki malutki. No, malutki taki, tak, skromniutki taki, tak. Nie wiem, jak zauważyłam go, ale... No, bo ja ci powiem, że takie małe to też właśnie... No, takie słabo widziane. A weź go tak w rączkę, żeby zobaczyć, jaki to rozmiar jest. O. W dwie mi nie wchodzi. No. Bardzo ładny. Gratulacje. Czyli chyba będziemy musieli się tutaj przejść. No tak. Może jeszcze takich parę maluchów bierzemy. Ze cztery i do domu. Dobra. Że zbieramy grzybki, zbieramy. Nada. 28 godzina zbierania grzybów, tak? No, ale zawsze coś się wyhaczy. Na przykład... Tidim. Ależ jaki ładny. Ładny. Pik. Jest. Także trafiło się. No ja teraz będę musiał ze 20 zebrać takich, co ty jednego. No ale fajnie, przynajmniej jest zabawa. I relaksik spacerkowy w lesie, tak? No właśnie. Kureczki? Ja też mam ze dwie. Już z daleka widać, że to jest. Chowają się przed tobą, tak? Ale jak to niewygodnie zbierać te grzyby? No, na takiej górce to wiesz to. Kiepsko troszkę. Ale. Tak. A ja idę szukać czegoś na dole, zobaczyć, czy tutaj nie ma jakiegoś maślaka albo czegoś. Zaraz tam podejdziemy, zobaczymy. Bardzo fajnie. Cisza, spokój. Ludzi mało. Także jak na grzyby, to na palmiry, nie? A nie, tu nie ma grzybów, nie polecamy chyba. Nie. Nie. Spacerek, co? No. Kotek zrobi tak, przytrzyma. Okej, tylko zobaczę. O, tu najważniejsze. I tutaj już wyłączam ich. W każdym razie zbiory się udały. I tak się do domku z grzybką wraca, nie? I wiesz, co i jak. Świeży kierowca, ale bardzo dobry.